Siemaneczko, witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiaj wybrałem się wraz ze znajomymi na poszukiwania, aby nagrać Wam ciekawe ujęcia z poszukiwań z wykrywaczem metali. Nie ma dzisiaj Ewelinki i oczywiście też nie ma Hani, bo dziewczyny robią pierniki. Zbliża się okres świąteczny, także wiadomo jak to, dziewczyny zawsze mają pracę w domu, a tym bardziej ja mogę to wykorzystać i sobie, powiedzmy, spokojnie pochodzić z wykrywaczem metali. A dzisiejsze poszukiwania będą prowadzone nad rzeką Liwa. Odkrywca Historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Natomiast zanim zacznę poszukiwania, chciałem Wam pochwalić się, co udało mi się znaleźć na oko. Zobaczcie. Czy... A może Wam ta gaśnica coś mówi? Leżała tutaj nad brzegiem rzeki. Może ona Wam coś mówi? Może wiecie, skąd ona się tutaj wzięła? Ciekawe, czy to jest gaśnica proszkowa, czy pianowa? Drodzy widzowie, jak widzicie, dzisiaj robimy pierniczki na święta. Ale drodzy widzowie, a widzieliście o tym, że kiedyś Mikołaj był biskupem? A skąd ty to wiesz? Bo pani Ania nam mówiła i pani od religii. O proszę, jakie to ciekawe rzeczy. Mamy, jak ci idzie? Aż mam jaka kuszynka. Jak pesek teraz wygląda. A wiesz o tym, że to musi być jedna kulka? No. Żeby potem rozwałkować? No. I jak rozwałkujemy, to co potem będziesz robiła? Wycinać figurki, tak? No. To działamy. Za chwilę wracamy i pokażemy, jak formujemy, jak wałkujemy. To jest taka kruszonka, trochę bardziej jak piasek. Jakiś taki większy element z żelaza. Widać, że troszkę poleżał w ziemi. Mocno skorodowany, ale też jakby bardziej tutaj zastanawiam się, do czego, czy od czego jest ten element. Zobaczcie, tutaj ma takie mocowanie szpiczaste, cholera wie, nie wiem, nic mi nie przychodzi do głowy, od czego to może być. Przemierzając wzdłuż rzeki trafiłem na szkielet, za chwilę go Wam pokażę. Natomiast szkielet jak szkielet, ale ten jest troszkę dziwny, tym bardziej, że jeszcze ma jakby fragment skóry. Ta skóra jest jakby z włoskami, dlatego jestem zdziwiony, od czego to może być. Zobaczcie sami. Tak wygląda oto ten szkielet. Ciekawy jestem sam. Szkielet widać, że tutaj leży już dobrych parę dni, ale tutaj jest jakby fragment skóry. Skóra jakby z takimi łuskami. Może fragment tej skóry podpowie, od czego mógł być ten szkielet. Podkowa. Podkowa, ale to taka miniaturka, podkowa mosiężna. Ciekawe z kolei, do czego ta podkówka była przymontowana, ale jest podkowa. Podkowa to i będzie szczęście. Albo i nie. Drodzy widzowie, ciasto już gotowe. Zaraz będziemy wycinać. Ja dzisiaj byłam w tym roku grzeczna i dostałam prezenty. I dostałam właśnie czekoladki, szampon, taką skarpetę. Mamo, pokaż. Mamo, pokaż. Taką skarpetę śliczną. Dostałam jeszcze szampon taki do bąbelków. Odżywkę do włosów. I taką myszkę. A wy co dostaliście? Czy dostaliście same rózgi? Musiałem zmienić miejsce, przejść z łąki na takie oto pole, dlatego że zapomniałem łopaty, a tym digerkiem nie da się kopać w tej kępiastej trawie na łące. No i jest monetka
Zaraz drugi sygnał, patrzę, krążek. No niestety tylko 10 groszy albo aż 10 groszy, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Jest to 10 groszy z brązu i zostało wydane w 1949 roku. Łopata pożyczona od kolegi. Większy sygnał. Zobaczymy, co to jest. O, już wiemy, co to jest. Młotek. Młotek. Ale jest. Słabo na tym polu, to i takie rzeczy cieszą. I co to jest? Konik. Konik. Otwórz pudełko z lokrami. Ale to trzeba najpierw upiec, kochanie. Dlaczego? A ty jak chcesz ozdabiać? Na surowym cieście? No trzeba. Najpierw trzeba upiec je. Już pierwsze ciasteczko wycięte. Działamy dalej. Czekaj, mamusia ci pomoże, żebyś się nie oparzyła. I już schowaj paluszki. Nie zamykaj, bo mi rękę przytnie. I do piekarniczka. I czekamy na co? Na pierniczki gotowe. Już trochę widać, że się trochę powiększamy. Powiększają się? A potem jak się upieką, to co zrobimy? Będziemy je ozdabiać lukrami, sakami i takimi groszkami, bo czekolada się trochę zdeterminowała. Przeterminowała. No. A nie zdeterminowała. A tym razem 20 groszy i to współczesne obiegowe. Ciekawe, komu wypadło z kieszeni i w jakich okolicznościach. To mnie zawsze zastanawia. Na pierwszy rzut oka mówię, co tu za gostek leży. Mówię, może ktoś od nas, od chłopaków, coś się wydarzyło. Może ktoś zemdlał. A tu taki oto człowiek. Strach jakiś. Jaja jak berety. Ale powiem wam, że pierwsze moje zdziwienie, byście musieli zobaczyć wyraz twarzy. A tu takie cuda. Kolega przyszedł też na poszukiwania, ale bez wykrywacza. Odstawimy go na bok, co by nie straszył innych. Papa, papa. Także jaja jak berety. Pierniczki już się ugotowały, jak widzicie. Pokaż, mamy, jak to wszystko wygląda. Tak, to wszystko smakowicie wygląda. I co będziesz teraz robiła? Będę teraz... Oj! Ozdabiała. A co masz do ozdabiania? Markery. I markery. Takie kuleczki. I takie kolorowe kuleczki. Także... Takie jakby takie skitosy, ale to M&M's takie. To działamy? Tak. Skończyłyśmy już ozdabiać nasze pierniczki. Za chwilę wam postaramy się pokazać, jak wyglądają. Hania już nawet jednego skonsumowała, prawda? I co? I git majonez. Już wam pokazujemy, jak zdobiłyśmy. Tak oto się prezentują. Tak się prezentują. A tutaj czemu nie są zdobione, bo? Zostawiam dla dwóch sióstr. Dla sióstr. Niech też sobie poozdabiają, prawda? Tak, bo moja jedna siostra Jula bardzo chciała ozdabiać te pierniczki. Także co? Piąteczka! Jeszcze na zakończenie, bo kończę poszukiwania, bo już robi się ciemno. Jakaś nieczytelna moneta, sfatygowana i to bardzo mocno, z żarta, że tak bym powiedział. No i jakaś tam nabijka, pewnie od pasa, od jakiejś tam sprzączki. No i tymi dwoma akcentami będę kończył
poszukiwania i wracał do domu, bo przecież Hania dzwoniła, że dzisiaj ubiera choinkę, także trzeba posłuchać się małej księżniczki, zwijać wykrywacz i śmigać do domu. A komu taki piękny humor dopisuje? Komu? Hani? Hania co dzisiaj porabia? Pierniczki zrobione? A teraz co robisz? Bo nikt nie wie, ale ty musisz powiedzieć wszystkim co robisz. Ozdabiam choinkę. Ubierasz choinkę. Merry Christmas. Merry Christmas. Jesteś coraz większa, a choinka stoi w miejscu. Jak to się dzieje? Nie wiem, to magia świąt. Magia świąt. My na święta już prawie gotowi, pierniczki zrobione, choinka ustrojona. Ustrojona. No i co, jeszcze tylko czekać na świętego Mikołaja i gitarę. No to świętego Mikołaja to jeszcze daleko, to jeszcze 7 dni. No to jeszcze. Także fajnie. Jeszcze pomalutku. No oczywiście, bo muszę też o poszukiwania trochę wspomnieć. Za wiele nie wspomnieć. Udało się pokopać. Dziewczynę, tak jak mówiłem, Ewelinka została w domu, no bo jak widzieliście, u nas muszą być pierniczki, bo pierniczki to podstawa oczywiście. Podczas świąt. Choinka ustrojona. Wbijajcie do nas na grupę rodzinka-detektorystów.pl, chwalcie się swoją choinką. Zobaczymy, kto ma lepszą, czy tą, którą ustroiła Hania, czy też może któraś z Was, z Waszych choinek będzie lepsza, czy że Wasze dzieci też na pewno stroiły choinkę. Bo to jest magia świąt, musi być choinka. Ale u nas tak po cichu to małe poprawki musiały być, bo wszystko było z przodu, z tyłu, nic, ani po bokach nic. Hania u siebie w pokoju, Ewelinka szybko poprawiła choinkę, no bo by był krzyk, także tymczasem na dzisiaj będziemy kończyć nasz prawie że świąteczny odcinek. Były poszukiwania, są święta, także do zobaczenia w następnym odcinku. Chcemy też nagrać dla Was specjalny taki odcinek wigilijny z poszukiwań, wigilijne poszukiwania, ale też zobaczycie jak tam u nas, co się dzieje też, jak trwają przygotowania do świąt. Także oglądajcie nas na bieżąco, zasubskrybujcie koniecznie kanał, wciśnijcie dzwoneczek, a i też komentarz taktyczny by się przydał. Komentarz i lajka. Like. I lajka, także do zobaczenia w następnym odcinku i zdrówka Wam dużo życzę. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.